Siedmiu funkcjonariuszy wydalonych z kursu oficerskiego w Szczytnie, śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem, nie żyją trzy osoby, i atak na ratowników medycznych w szpitalu w Gorzowie. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówi o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony, bardzo Was przepraszam, że wczoraj nie było przeglądu, jest dopiero dzisiaj, ale moja dziewczyna miała urodziny, więc robiliśmy jej imprezę, 25 lat już za nią, więc pozdrawiam moją moleńkę. No i zaczynamy od skandalu w szkole policji, siedmiu funkcjonariuszy wydalonych z kursu oficerskiego, jak możemy przeczytać na TVN24. Impreza na zakończenie kursu oficerskiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się skandalem. Siedmiu policjantów usunięto z kursu i czekałem na ich postępowania dyscyplinarne. Powodem było niekompletne umundurowanie funkcjonariuszy parodujących oficjalne uroczystości w czasie zorganizowanej przez nich zabawy. Dowiedział się tyfonem 24. Imprezę nagrano. Przyszli oficerowie zorganizowali imprezę na początku lipca na terenie jednego z gmachów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Sfilmował ją w sposób niemal profesjonalny jeden z uczestników. Nagranie wkrótce zaczęło krążyć między telefonami policjantów. W całym kraju. Dotarło również do kierownictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Głównej Policji. No i teraz, moi drodzy, ci policjanci mają przesranę za jakąś tam parodię, której się dopuścili w swoim gronie tak naprawdę Znaczy, w ogóle dziwne jest to, że ktoś to sfilmował. No jeżeli sobie robimy żart, to niech kto to filmował jeszcze w ogóle pozwolić sobie na to, żeby gdzieś to tam potem wyciekło do sieci. No ale widać ewidentnie, że to jest no, jakaś tam parodia, satyra, tak? No przecież widać poniżej, że są poprzebierani, nie robią tego nie wiem, na środku miasta, tylko robią to w swoim gronie, więc trochę nie rozumiem tego oburzenia. No ale oczywiście jakiś pan, oficer się zdala, zesrał się o to. No i teraz ci policjanci zostali wydaleni w ogóle z tego kursu oficerskiego, więc pewnie oficerami już nie zostaną. Zostali usunięci ze szkoły i mają postępowania dyscyplinarne. Nie wiem, jak to się zakończy. Wątpię, żeby ich wywalili. No ale ze stopniem oficerskim i z jakimiś tam stanowiskami, które pewnie były gdzieś zaplanowane na ten stopień oficerski, mogą się pożegnać. Dla mnie to jest trochę przegięcie pały, bo tak naprawdę jaka jest podstawa tego, żeby ich wywalić z tego kursu oficerskiego? No nie ma to tak naprawdę nic do ich pracy. Owszem, zachowali się jak, no zachowali się może niepoważnie, no ale to było chyba nawet po służbie, więc nie rozumiem w ogóle trochę zesrania. No, teraz będzie pokazywał oczywiście robienie z tych policjantów najgorszych typów na świecie, a przypominam, że komendant główny policji, generał Bazuka, wypierdolił granatnikiem przeciwpancernym w swoim gabinecie, który był z przemytu tak naprawdę, nielegalnie przewieziony przez granicę i jemu się nic nie stało, no ale policjanci i ośmielili się mieć poczucie humoru, polatać sobie w jakichś strojach, i teraz mają przesadę. To dla mnie dno i wodorosty po prostu. I teraz nie wiem, czy pamiętacie bo to nie jest sprawa, która jest jakby nowa ale proces będzie ruszać teraz. Policjant śmiertelnie postrzelił 32-latka i zranił koleżankę. Proces ruszy po wakacjach, jak czytamy na radioolsztyn.pl. Na 6 września Sondrejonowy w Giżycku wyznaczył początek procesu policjanta. Jest oskarżony o niezasadne użycie służbowej broni, nieumyślne spowodowanie śmierci 32-letniego mężczyzny i zranienie innej osoby podczas interwencji. Generalnie polegało to na tym, że był chłop, wobec którego tam policjant podjął taką decyzję, że będzie używać broni palnej. Ja już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, natomiast trafił w tego pana Tomasza w klatkę piersiową, spowodował jakieś tam obrażenia. Ten pan umarł, ale. Niestety ten sam pocisk spenetrował ciało tego pana Tomasza i zranił w lewy nadgarstek jego policjantkę, znaczy jego, jego koleżankę tą z patroli, inną policjantkę. I to jest kolejny przykład na to, że amunicja FMJ, czyli taką, jaką mieliśmy w policji, czyli Full Metal Jacket z pełnym płaszczem, jest absolutnie nieprzystosowana do celów policyjnych. Powinno się używać amunicji JHP, czyli Jacketed Hollow Points, która, są, która jest jakby wydrążona, i po prostu te zdolności penetracyjne tej amunicji są Obniżone, a z kolei zdolności obalające są podwyższone, jeżeli strzelamy do, nieopancer do nieopancerzonego celu. No ale gdzie tam się u nas bierze pod uwagę takie rzeczy? No potem się policjanta skazuje za to, że użył broni i ta kula spenetrowała ciało sprawcy. No i w Singapurze ciekawa akcja, mianowicie pierwsza egzekucja kobiety od lat. 45-latka powieszona. Ja tutaj przepraszam, bo ja jak robiłem yy, blok informacyjny na Instagramie, to powiedziałem, że to jest pierwsza egzekucja od 45 lat, bo źle przeczytałem. To jest Pierwsza egzekucja od 19 lat, natomiast pani miała 45 lat. Bardzo przepraszam. Jak czytamy na Polsat News? W Singapurze dokonano w piątek pierwszej egzekucji kobiety od niemal 20 lat. 45-latka została skazana za handel narkotykami. Sprawa budzi spore kontrowersje, a aktywiści twierdzą, że kolejna kara śmierci odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Członkowie Organizacji Ochrony Praw Człowieka argumentują z kolei, że surowe kary nie zlikwidują problemu. W piątek doszło do pierwszej od 19 lat egzekucji kobiety w Singapurze. 45-letnia Sari Devi Diamani. Została powieszona w, po tym, jak skazano ją 5 lat temu za handel około 30 gramami heroiny. Ostatnią kobietą powieszoną w Singapurze była 36-letnia Yen Mai Wohan, która również została stracona za handel narkotykami. Jeżeli sobie zobaczycie, faktycznie to prawo w Singapurze odnośnie wykonywania kar śmierci, to jest naprawdę drakońskie. To nie jest tak, że tam nie wiem, tylko za zabójstwo i za jakiś zamach stanu możecie być skazani na karę śmierci, ale tam jest dużo tych artykułów, za które się tych ludzi skazuje. I teraz zapraszam Was do dyskusji, bo jestem bardzo ciekaw, Wasze. Co Wy w ogóle myślicie o takim rozwiązaniu prawnym jak kara śmierci? Ja się na razie nie wypowiadam, zobaczę co Wy powiecie, bo temat myślę, że jest dosyć ciekawy. Zapraszam do komentarzy. Kolejny news już z samego początku naszego filmu, czyli Świętokrzyskie. Śmiertelny wypadek w Bielinach. Auto wjechało w trzech pieszych. Temat mi bliski, ponieważ mieszkam aktualnie w Kielcach z moją dziewczyną, już w sumie niedługo bo się będziemy przeprowadzać, ale no było to bardzo, bardzo niedaleko nas. Jak czytamy: 19-latek śmiertelnie potrącił trzech mężczyzn, którzy stali na chodniku w świętokrzyskiej miejscowości Bieliny. Wszyscy piesi zginęli, a kierujący autem trafił do szpitala. Nastolatek był przytomny i trzeźwy. Na razie nie wiadomo, co spowodowało tragiczny wypadek, lecz policja analizuje, czy wpływ miały trudne warunki pogotowe. Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę na drodze wojewódzkie nr 753 w Bielinach. I z tego, co ja gdzieś tam słyszałem, to było tak, że te typki po prostu szły sobie chodnikiem, no i ziomek stracił kierowanie nad samochodem, i po prostu uciekł w tak niefortunną stronę, że walną w tych trzech mężczyzn, no i byli skasowani na miejscu. I to mi się w ogóle tak w głowie nie mieściło, że wiecie, że prościej jest mi zaakceptować taką śmierć, że ktoś jechał samochodem w sposób nieodpowiedzialny, nie zachował ostrożności, zachowywał się jak głupek i umarł, niż to, że po prostu idziesz sobie chodnikiem i absolutnie nie z Twojego błędu, nie masz nic do tego, w ogóle nie masz żadnej decyzyjności w tej sprawie i nagle giniesz, bo po prostu ktoś popełnił błąd i w Ciebie wjechał. No masakra. Dramat tych mężczyzn tam z tego, co słyszałem, to były jakieś medyczne czynności ratunkowe podejmowane na miejscu, ale no nie udało się ich uratować. To, co tam robiło pogotowie było nieskuteczne, no i, no i no i dupa, no nie żyją. I teraz sytuacja trochę śmieszno straszna, bo USA, rodzina z Kolorado uciekła przed współczesnym światem. Tragiczne doniesienia. W dużym skrócie było tak, jak czytamy na Polsat News, zidentyfikowano ciała trzech osób, które rok temu wyruszyły w góry skaliste. Siostra przyrodnia dwóch zmarłych powiedziała o zaskakujących motywacjach związanych z podróżą. I było tak, że mama z synem i tam chyba jeszcze z jakimś jednym członkiem rodziny poszli sobie w góry skaliste do Stanów, nieprzygotowani za bardzo, chociaż i tak długo wytrzymali z tego, co gdzieś tam czytałem, bo jakoś pół roku chyba wytrzymali w tych górach skalistych, a było tak, że szeryf w końcu znalazł jakieś ich opuszczone namioty no i się okazało, że tam są ciała. W każdym razie uciekli od cywilizacji, tak sobie postanowili. No, szkoda tylko, że ta pani podjęła taką decyzję, że sobie poszli w te góry nieprzygotowani. No i skończyło się to śmiercią po prostu wszystkich. To, że ta matka umarła, to jest jakby jedno, no bo to była jej decyzja, ale trochę lipa, jakby też nie mogła się z tym zgodzić, że. Tak wewnętrznie, że ona zabrała ze sobą te dzieci i tak naprawdę oni pewnie nie mieli żadnej decyzyjności w tym. To była decyzja tylko i wyłącznie jej, no i zabrała ze sobą na tamten świat, jak to się mówi, dwójka innych osób, które tak naprawdę pewnie nawet nie były świadome tego. Słuchajcie, jak czytamy na TVN24, w Chinach miała miejsce duża tragedia. Dach sali gimnastycznej runął na uczennice. Zginęło 11 osób. 11 osób zginęło w wyniku zawalenia się dachu sali gimnastycznej w mieście Kuikhar. Pewnie się to przeczytałem. W północno-wschodnich Chinach. Większość ofiar to dziewczęta ze szkolnej drużyny siatkarskiej. Według lokalnych władz do katastrofy mogło doprowadzić nielegalne składowanie na dachu sali materiały. Do tragedii doszło w niedzielę w szkole średniej w mieście... Kui Kar, na północnym wschodzie Chin. Betonowy dach szkolnej sali gimnastycznej runął w czasie, gdy trenowała pod nim dziewczęca drużyna siatkówki. Przekazał wypowiedzi dla gazety China Youth Daily. Jeden z ojców czekających na informację o swojej 16-letniej córce. W ogóle zawsze zauważcie, że jakby takie straszne tragedie, zawsze mi się kojarzą z Chinami i z Rosją, jakoś tam to się dzieje. I powiem Wam, że nie wiem czemu, ale jakoś tak mi przyszło do głowy to, jak przeczytałem tego newsa, ta sytuacja w teatrze w Rosji, gdzie spec nas tam wchodził i skończyło się tak, że wpuścili jakiś gaz i tam w ogóle ci ludzie się potruli, razem oczywiście z terrorystami, ale no ci ludzie też tam poumierali. Jakoś nie wiem czemu, ale tak mi się to rzuciło w pamięci. No i mamy kolejny festiwal idiotyzmów z lotnisk. Wiecie o tym, że ja bardzo lubię takie tematy. I jak możemy przeczytać Warszawa, 47-latek Awanturował się na pokładzie samolotu. Miał prawie 4 promila alkoholu. Awanturował się, obrażał, nie wykonywał poleceń personelu samolotu ani strażników granicznych. 47-latek został usunięty z pokładu samolotu, którym miał lecieć do tureckiej Antalii. Okazało się, że miał prawie 4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. To ogarnijcie to, że chłop jadąc na wakacje Miał 4 promile alkoholu. To ile on musiał walić przed tymi wakacjami? Tak naprawdę? 4 promile to się nie bierze z tego, że sobie wypijesz kole na lotnisku, jak lecisz na wakacje, co mi się też zdarzało, no ale to nie ma 4 promili. To jest pewnie chlanie przez parę dni. No i on jeszcze w ogóle jechał na wakacje w takim stanie. Ja osobiście bałbym się w ogóle gdziekolwiek wychodzić z domu. No, jeżeli bym się doprowadził do takiego stanu, to pewnie bym od razu myślał, że a co się stanie, jak, nie wiem, dostanę jakiegoś yy, ataku w samolocie, a on w ogóle wyjebane, no i no jelo. I w sumie też się nie dziwię nawet kapitanowi statku, który podjął taką decyzję, bo tak jak mówiłem, no ok, gość jest pijany, ale co na przykład się stanie, jak wypierdzieli wam tam padako w tym yy, samolocie. Dostanie, nie wiem, jakiegoś ostrego zapalenia trzustki. No, whatever, no cokolwiek. No i co wtedy zrobicie? Jak lecicie w samolocie? Bardzo dobrze zrobił. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w Redzie miało miejsce zabójstwo. I jak się okazało, najprawdopodobniej było to tak zwane rozszerzone samobójstwo. Nie ma tak naprawdę takiego artykułu w kodeksie karnym, ale do tego doszli policjanci. I jak czytamy na Polsat News, Reda zabił córkę, a potem siebie. Nowe informacje o tragedii. W sobotę w Redzie prawdopodobnie doszło do rozszerzonego samobójstwa. Ojciec zabił najpierw córkę i psa, a potem siebie. Funkcjonariusze policji oraz żandar. Wojskowej pod nadzorem prokuratora wykonali czynności przy użyciu skanera 3D. Zabezpieczono noże, przekazał Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Na 2 sierpnia zaplanowana jest sekcja zwłok. Ale czemu żandarmeria wojskowa brała w tym udział? Pewnie pożyczali skaner 3D policjantom, bo skaner 3D to jest takie coś, że jak robisz oględziny, to możesz sobie to położyć jakby w pomieszczeniu i on ci takim laserem opierdziela całe pomieszczenie i ci robi taki jakby rysunek w 3D. No, więc najprawdopodobniej wojsko to miało, a policja tego nie miała po prostu i sobie pożyczyli. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawa sprawa. Tragiczna, ale ciekawa. No i ostatni już news z naszego wstępu, czyli agresywny 22-latek zaatakował ratownika w szpitalu w Gorzowie. Policjanci musieli użyć gazu. Na szpitalny oddział ratunkowy w Gorzowie w asyście policji trafił bardzo agresywny 22-latek, który był pod wpływem psychotropów. Postawny mężczyzna szarpał się, uderzył jednego z ratowników medycznych. Sześć osób próbowało obezwładnić 22 latka i nie mogło sobie z nim poradzić. Policjanci musieli użyć gazu łzawiącego. I od razu mi się przypomniała sytuacja, jak ja miałem interwencję w szpitalu z moim kolegą, gdzieś tam z patrolu, no i tutaj było napisane, że tam jakiś postawny 22-latek, to mogę Wam powiedzieć, że wcale nie trzeba być postawnym 22-latkiem, wystarczy być po prostu wyćpanym 22-latkiem, żeby zamiatać dwoma policjantami i trzema pielęgniarzami, czy tam lekarzami, nie pamiętam, kto to był, ale gość dosłownie ważył, nie wiem, z 50 kilo, może miał z 1,60 60 m wzrostu i zamiatał nam po całej sali. Nie mogliśmy sobie z nim poradzić. Takie akcje w stosunku do naćpanych ludzi, którzy są absolutnie nieobliczalni, nie znają jakby swojego limitu bólu no, dramat, kompletny dramat. I to też pokazuje doskonale, że robota ratowników medycznych wcale nie jest bezpieczniejsza od roboty. Policjantów. Wiadomo, że gdzieś tam pewnie ludzie się bardziej hamują, na przykład nie wiem, żeby zrobić krzywdę ratownikowi, ale nie do końca musi być tak, że to jest bezpieczniejsza i spokojniejsza robota. To by było na tyle. Ja zapraszam Was na mojego Discorda, gdzie dyskutujemy na różne tematy policyjne, służbowe. Zapraszam na mojego Twitcha, gdzie robię streamy. Zobaczę, chyba streamek będzie jutro, czyli we wtorek. Także do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się i hej.